Czy jest Kasiuc? Zobaczymy, jak nas poniesie. Czy nie poniesie. Teraz mogę, czekaj. I teraz wychodzi pani Kasia i prezentuje literki. Dokładnie. Kole fortuny. No to co, widzimy się drugi raz, Adam. Bardzo tak mi jest. Miło. Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. I powiedz mi, co nowego? Co nowego? No powiem ci, jak na tą chujnię. To dużo, dużo dobrego, dużo dobrego. Parę dni temu wrzuciłem swój taki, no może nie programem bym tego nie nazwał, ale taki kompilacja nowszych i starszych skeczy pod szyldem Sok z Brzozy w nawiązaniu do jednego z żartów. Materiał ma 40 minut i tam sobie teraz hula w necie. Fajnie, bo już długo się nosiłem z zamiarem opublikowania tego, a ta też sytuacja polityczna trochę mi w tym pomogła. Bo te żarty są teraz przede wszystkim jeszcze bardziej nabrały na sile. I od pół roku pracujemy nad taką prozwierzęcą aplikacją. To jest taka kolaboracja z Otos Animals, a wkrótce z kolejnymi fundacjami i ze sztabem Stage Production. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Oczywiście, a właśnie, mogę być trochę średnio. Dobrze mnie słuchać w ogóle? Dobrze, bardzo tak, dobrze. Mam takie plastikowe nakładki na zębach. Wybierasz te zęby? Nie, broń Boże, nie wybieram, ale trochę sobie prostuję i no muszę w tym chodzić. Tak. O, no, ale masz stary karabin, no. Więc po prostu, no staram się trenować wymowę z tym, bo muszę się po prostu przyzwyczaić. 25 godzin na dobę to muszę nosić, ale mam nadzieję, że będzie głośno i wyraźnie. Będzie dobrze, będzie dobrze. Wspomniałeś o tym stand-upie. Chciałem najpierw o to zapytać, bo tak sobie pomyślałem o tym stand-upie, o tym nowym programie, który puściłeś. Mhm. Z czego to wyszło? Z czego to wyszło? Znaczy, w sensie, wiesz, tak się zastanawiam, bo wiesz, amerykańscy stand-uperzy, oni robią swoje specials, nie? Że wypuszczają swój jakiś materiał przygotowany, który jest nagrany gdzieś w jakimś mega zajebistym miejscu, jak to przedstawiają i to puszczają jako special. I to jest taki special, czy to jest bardziej właśnie, wiesz, sytuacja cała spowodowała to? Znaczy tutaj sytuacja jest, przede wszystkim to jest w ogóle bardzo bonusowy content, który trafił do sieci. Ja teraz jeżdżę z programem Placebo, ale fragmenty z Placebo, które nawiązują do tej obecnej sytuacji tego rozpierdolu politycznego. Ja stwierdziłem, że po prostu opublikuję to teraz, bo sam materiał z Placebo jest wystarczająco długi, a po co się męczyć. W ogóle teraz cały ten program będzie miał jakieś godzinę i 5 minut, a wcześniej już lutowałem godzinę 40, to jest długo. Ja nie chcę się męczyć na scenie, w ogóle się bawić tym materiałem, a taki challenge, żeby ładować żarty półtora godziny, no to trochę odbiera później przyjemność, nie, z występów. Więc teraz się pozbyłem części materiału, a całą resztę z większą przyjemnością będę grał po tym, jak się skończy ta pandemia, nie? To wypas. Tak, a no właśnie, jeszcze wracając do... Tak, więc nie jest... No. Wiesz co, bo pytałem o to po prostu... Skąd się wziął pomysł na to, żeby to wypuścić jednak teraz? Nawiązuje do tego, czy to sytuacja jakby właśnie spowodowała, wiesz, polityczna i... No przede wszystkim nic się nie dzieje, a tak to chociaż napędzę jakiś ruch. Poza tym miałem jakąś taką silną potrzebę, żeby te tam parę żartów politycznych powiedzieć. I w zasadzie tyle, gotowe, nie? Dużo jeździłem ostatnimi czasy. Miałem taki plan, żeby sobie zrewitalizować starsze żarty, które tam nawet i 4 lata temu opowiadałem, więc ten content ukryłem na YouTubie i jeździłem sobie i gdzieś tam te starsze kawałki wplatałem przed tym takim normalnym, aktualnym materiałem. No więc w niektórych miejscach wychodziło lepiej, w niektórych gorzej, bo oczywiście trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że ostatnie parę miesięcy graliśmy na bardzo okrojonej publice, nie? No bo na początku to była połowa i tak się cieszyłem, że te występy dochodzą do skutku, a ostatnie to już w ogóle grałem na ćwiartce, nie? Więc było topornie, ale to, że
udało się nagrać dynamicznie i że ludzie dali mi świetną energię, to też widać na tym materiale, nie? Ostatnim. Czyli to jest jakby już w trakcie pandemii nagrywane? Tak. No to już było w tym takim letnim okresie, nie? Występ jest w zasadzie łączony, nie? Jedna część jest z Warszawy, a druga jest z Krakowa i to był chyba ostatni występ, który zagrałem, nie? Okej. I jak bardzo jesteś wkurwiony tym, że nie możesz grać? No strasznie jestem wkurwiony, ale nie tylko ja, nie? Ja to się staram myśleć jak najbardziej trzeźwo i pozytywnie, bo no mam gdzie mieszkać, stać mnie na opłaty, na leasingi, dopóki jestem w kwestiach finansowych bezpieczny, to no pozostaje cierpliwie czekać i wymyśleć jakieś głupoty, nie? Komicy teraz mocno też kombinują z większym lub mniejszym rozmachem. Kręcą skecze, jakieś programy online. Każdy tam sobie jakoś stara ten czas zagospodarować. No, przyznam szczerze, że ten podcast jest dzieckiem pandemii teoretycznie. Ale z drugiej strony strasznie wkurwia to zastępstwo, ciągle zastępowanie tych rzeczy właśnie. Mogliby już po prostu otworzyć, dać już spokój z tym naprawdę i pozwolić na odpowiedzialność jakby personalną i tyle. No to prawda. No, ciekawy jest ten temat teraz tej szczepionki. Niesamowite, że już tam w ogóle jakieś na poziomie 95% skuteczności. Jestem ciekawy, jak to będzie w ogóle wprowadzane. No a 5% to jest umieralność, czy co? No nie wiem, to jest ciekawe, nie? Co się dzieje z 5% tych ludzi? Miałem taki pomysł w ogóle na sketch, że wszyscy ludzie, którzy zostają zaszczepieni, no, nie, na COVID, oczywiście szybko dochodzą do siebie, ale po roku czasu zamieniają się w zombie. I chciałem nagrać na prosto w kanał taki sketch, że gościu ucieka przed zombiakami, trafia na ślepy zaułek, no i tam już biegnie trzech tam w jego stronę. No i już koleś, chłop się już żegna z życiem i nagle słyszy ostrzał z karabinów, nie, tam tuk, 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 tuk. No i te zombiaki padają trupem. Wychodzi dwóch takich survivalowców, nie? Wiesz, tam w tych takich gangsterskich hełmach z giwerami, dwóch takich wielkich kafarów z tymi skarbiami podchodzi do niego i on mówi: panowie, Jezus Marcie, dziękuję, uratowaliście mi życie. Od 2 tygodni nie widziałem nikogo żywego. I oni podchodzą, ta? A my nie ruchaliśmy od 2 miesięcy. I tu się zaczyna akcja, nie? Bum. A. I nie będę tracał dalej, bo jednak nie będę psuł tego fabuły. Ale zrobisz to. Zrobisz tak, to. Tak, zrobimy. Natomiast tutaj trochę więcej, tutaj troszkę więcej pracy charakteryzatorskiej będziemy musieli oczywiście wnieść, no bo żeby zrobić zombiaki w miarę, żeby to wyglądało. No to trochę jest zabawne. Tak, to będziemy potrzebowali. Ja mam świetne charakteryzatorki tutaj w Trójmieście, więc pozostaje tylko się zgrać czasowo i jakoś w miarę bezpiecznie to sobie nagrać, prawda? Bo wiadomo, pandemia. Także. Taka jest sytuacja. No dobra, a z takich weselszych rzeczy mówiłeś o aplikacji. Aplikacja, tak. No właśnie, to wesoła. Znaczy weselszych. Podnoszących na duchu. Tak. Więc pojawił się pomysł. Usiadłem kiedyś z Pawłem Gebertem, z którym moja fundacja współpracuje, czyli Fundacja Psia Krew. Dużo działa na rzecz Otos Animals. Bardzo się lubimy i się tam wspieramy. I Paweł miał świetny pomysł, żeby spróbować w jakiś sposób wprowadzić taką aplikację, dzięki której można będzie szybko zgłaszać krzywdy z udziałem zwierzaków. No mi od razu pierwsze, co przyszło do głowy, że no jest właśnie wypadek drogowy z udziałem zwierzaka. Ja kiedyś byłem świadkiem tego i zdębiałem. Pies leżał na tym. Ja widziałem łosia ostatnio. Potrąconego. No, ale dramat, to był straszny. Okej, okay, ale na chwilę łosia zostawmy. No wiadomo. No to są ciężkie rzeczy, na które czasem człowiekowi... dobra, nie, to wytniemy. Już się zaraz mówię. Okay. W sensie byłem raz świadkiem wypadku
z udziałem psa, no wyglądało to strasznie, ale kompletnie nie wiedziałem, gdzie dzwonić, nie? Czy na policję, czy na... Czy straż pożarną, czy co, nie? Tak, no, więc głupiałem, od razu przyszła mi ta sytuacja. Natomiast świetne to w tej aplikacji jest, że jest lokalizator GPS, który działa troszeczkę tak jak w Uberze, że zgłaszasz w bardzo krótkim formularzu, możesz też rzeczywiście zadzwonić, będzie regionalizacja numerów, więc pojawił się dodatkowo numery instytucji pozarządowych, fundacji, do których będzie można zadzwonić, oraz też centrala, nad którą pracujemy. Więc będzie krótki formularz, będzie można od razu, aplikacja domyślnie będzie kierowała do aparatu albo do galerii, więc super, będzie można od razu podesłać materiał dowodowy. No i jak Paweł o tym wspomniał, no to przyklasnąłem, bo mam też świetnych ludzi, z którymi od razu zagadałem, też właśnie Maciej Wilk ze State Production, który się w to włączył, których również bardzo serdecznie pozdrawiam i wszystkich, całą wesołą ekipę Stage. I więc skontaktował mnie z paroma osobami, spotkaliśmy się w Warszawie i ustaliliśmy wstępny zakres działania i efektem tego jest też ta zbiórka, nie? No to jak się nazywa aplikacja? Aplikacja nazywa się Animal Helper. Okej. Okay. Tak. I jest dostępna na wszystkich platformach? Będzie dostępna na wszystkich platformach, natomiast powstał prototyp, którym już się bawiłem na telefonie. Potrzebujemy około kilkudziesięciu tysięcy, żeby skończyć aplikację. Później będzie ona na bieżąco testowana i aktualizowana. A większym kosztem natomiast jest powołanie i utrzymanie biura tej centrali, czyli osoby, które te zgłoszenia będą przyjmować, nie? No bo no to tak. Nie o to chodzi, żeby gdzieś to tam w eter poleciało, tylko żeby scentralizować działania, żeby była jedna duża baza danych, która po prostu usprawni przepływ informacji, nie? A to będzie tylko takie zwierzęta domowe, czy właśnie łoś wybiegnie i no ten... Absolutnie i dzikie, i gospodarskie, i domowe. Także aplikacja będzie obejmowała całą Polskę i wszystkie zwierzaki. Nawet jak ktoś na jeża nadepnie, to oczywiście będzie można to zgłosić, nie? Okej. Okay. A nie boicie się, że to się stanie takim, wiesz, straszakiem na sąsiada? Słuchaj, kto do czego będzie chciał to wykorzystać, to jest jego sprawa. Wiadomo, że chodzi też o budowanie jakiejś społeczeństwa, które wie, że jak coś się odjebywuje, no to warto to zgłosić, no nie? Dobre jest to, że będzie można też zgłosić to anonimowo, więc jeżeli ktoś się będzie bał, że mu, nie wiem, sąsiad spod czwórki przyjdzie dać w kły, to nie będzie się musiało to martwić, bo będzie anonimowo, nie? Ja naprawdę zachęcam, wielokrotnie też byłem, no mówię, świadkiem i potrąceń z udziałem zwierzaków. Widziałem, jak dziki wpadały, psy, koty pod koła samochodów. Też jako komik na to dużo jeżdżę po Polsce, no widzę różne rzeczy. A jeżeli będzie trzeba kogoś podpierdolić, no to po prostu będzie trzeba to zrobić. No, umówmy się, że w gospodarstwach pies bardzo często spełnia rolę szczekającego alarmu i aplikacja to jest jedno, a dwa, że z biegiem czasu też będziemy dbać o to, żeby ludzi po prostu edukować, zwłaszcza dzieciaki na wsiach, żeby niekoniecznie sugerowało się tym, co tam ma stary do powiedzenia. Tylko, że no, zwierzaki to są nasi przyjaciele do chuja, no i prosty przekaz. A będzie można zgłosić Jarka, że kotem się znędza? Czy co będzie można zgłosić? Jarka. Czy będzie można zgłosić, że się... Nie wiem, no ja mam nadzieję, że Jarek, pomimo tego, że jest jaki jest, no to o tego kota mimo wszystko dba, ale sądząc po tych ostatnich jego przemówieniach, co on tam strzela do tych ludzi w tym Sejmie, to naprawdę zacząłem się bardzo, bardzo martwić. No, wydaje mi się, że chłopa już odkleiło tak porządnie, nie? Tego wszystkiego. No ale, no mówię, zaraz na naszych oczach dokonuje się rewolucja. Ja sam propsuję, udzielam się i nie wiem, są oczywiście niektórzy komicy mają wyjebane i tam się niespecjalnie przejmują, a uważam, że na tyle, na ile mam jakieś tam swoje prawo głosu, no to po prostu piszę to, co myślę. Trzeba zabierać ten głos. Ja zgadzam się stuprocentowo. No, myślę, że to jest nasza odpowiedzialność, żeby w ogóle cokolwiek się zmieniło. To no, już... no oczywiście. No. Zaraz będziemy dwa kroki tylko przed Białorusią. No, dziękuję bardzo. Jeszcze to wystąpienie z Unii. No tu trzeba czekać na rozwój wydarzeń, ale
nie do wiary to jest, że można aż tak na w imię własnych interesów stawiać na szali cały ten fundusz. No nie, nieprawdopodobne rzeczy. Science fiction. Science fiction. Autentycznie. Ja śmiałem się, chyba już nawet mówiłem gdzieś, że jak tylko wprowadzili te strefy, kolory stref, że to jest, ja się czuję normalnie jak w jakiejś grze komputerowej. Że to jest tak jakby, wiesz, do tej strefy nie możesz wejść, a jak wchodzisz do tej strefy, to musisz mieć Glocka i trzy pary butów i czyste skarpetki, bo w tej strefie jest coś, a w tamtej strefie to musisz mieć coś innego. I to jakby to tak wyglądało, wiesz, tu musisz no maseczkę tak nosić, a tu w środku, a tu nie możesz jeść w knajpie, a tu... No, no to prawda, no mi na przykład nie wiem, czy jak to, jak teraz wskaźniki wyglądają w Szwecji, oni tam przyjęli trochę inny model rozprawiania się z wirusem i postawili w ogóle na większą dowolność zachowań. Z tego co po ostatnich informacjach to raczej tam sobie chwalili. No, u nas mam wrażenie, że te decyzje są podejmowane tak chaotycznie, kompletnie nie ma tam żadnej strategii, ale oni za to zapłacą za 5 minut. Myślisz? No, oczywiście, że mam tak. Mam nadzieję, kurwa, mam nadzieję. Autentycznie, bo no, mam nadzieję, że to po prostu się jakoś, że coś się zmieni, że po prostu będzie duża jakaś zmiana. Już no, obojętnie, którą stronę, żeby tylko coś się zmieniło naprawdę. No tak, no sam pan Kaczyński to już widać, że wariuje za tą mównicą i widać, jak mocno go to dotknęło, nie? I już chyba wie, że są po prostu do ruszenia, nie? I po prostu głęboko w to wierzę, no bo wszyscy wiemy, co chodzi. No tak. Ale wszedłeś tutaj i właśnie tak mówiłeś, no chcę porozmawiać o tym. Ja mówię, dobra, porozmawiajmy o tym wszystkim. Ale wszedłeś i tak mówisz, no jest ogólnie chujowo. No jest chujowo. No nie, wiesz, no najgorzej to wytrzymać samemu ze sobą w chacie. No jak chwilę temu jeszcze byłem przed publikacją tego soku z brzozy i jak przygotowywaliśmy się do tej zrzutki, no to jeszcze człowiek był w takim cugu pracy, nie? A teraz to już żyję swoim życiem. Cały czas staram sobie znajdować jakieś dodatkowe rzeczy. Ostatnio kupiłem sobie płótno. Będę dzisiaj usiądę i będę malował jakiś obraz. Zobaczymy. Farbki sobie kupiłem. Wszystko kiedyś malowałem jeszcze w podstawówce i trzeba będzie do tego wrócić. A to mówiłeś chyba w poprzednim podcaście, jak nagrywaliśmy właśnie o tym, że jakieś tam zacięcie masz do malowania. Nie, chyba nie. Tak to, mi się wydaje, coś było. Było. Opowiadałeś o tej Norwegii i tak dalej. Może? I tam było coś, że chcesz... A może sobie wymyśliłem to? Nie wiem. No ale tak to, czy siak... to widocznie to brzmi po prostu, jak coś sobieś powiedział. Okej, okay. No tak czy siak, no wszystko, byleby tylko nie siedzieć i nie zaglądać tam, wiadomo, do kielicha na chacie. No to nie jest trudno. No włącz sobie Polsat News na godzinę i spróbuj się nie najebać. Ja na przykład w ogóle nie włączam tego i w sumie to Instagram jest tylko moim źródłem informacji, gdzieś tam jakieś są różne profile. Przeglądasz Make Life Harder? Tak, to jest no wiadomo. No, najlepsze co może być. Dobrze to robią. Połowę czasu na Instagramie, którą spędzam tu właśnie na Make Life Harder. Ale wiesz co jest? Pozdrawiam pana Einsteina. Tak, super, super, super materiał i wiesz co jest najlepsze? Że to jest najlepszym dowodem na to, że jest przestrzeń na nowe, znaczy jest i nie jest, ale jest przestrzeń na nowe media. To jest rzeczywiście całkowicie dyktowane tym, czego ludzie oczekują, czego chcą i to już zaczęło funkcjonować jak TVN, w sensie jak kanał normalnie telewizyjny, to już jest taki duży przesuw danych, jakby taki dokładnie, duży odbiór. Ale tak szybko obnaża, niesamowite, że wiesz, to niby takie jest memowe, ale tak szybko obnaża w 5 sekund hipokryzję w ogóle wszystkich działań całego rządu, nie? Nie do wiary, jak ta informacja szybko obiega cały kraj, widać co tam Morawiecki pieprzy, jak oni sobie zaprzeczają, każdy następny ruch jest coraz gorszy i coraz bardziej chaotyczny. A z takich bardziej też, tylko że to jest, wiesz, śmiech przez płacz, to Tygodnik Nie Ma, też świetny kanał na Instagramie właśnie. Okay. Bardzo zabawne rzeczy tam wrzucają, tylko że no to jest zabawne po prostu, ale... Satyryczne bez... No taka okay, satyra. Ale to jeszcze dzisiaj chętnie sobie obczaję. Zerknij. A wracając do tego Make Life Harder i całej koncepcji tego, że możesz stworzyć swój kanał i nagle masz rzesze ludzi, którzy tego słuchają i w ogóle
No ale umówmy się, że jest to też świetnie spuentowane i no tak. każdy obrazek czy filmik, który tam się pojawia na tym story, to jest hit. No tak. To tak. jest hit, naprawdę. Może z wielorybami, które tam... Robota. No i na końcu oczywiście zwierzątka, żeby wychillować na koniec dnia, no super, no nic, same propsy. No. I zablokowali ich na jeden... I właśnie, do tego też zmierzałem. Zablokowali i to jest, ja jestem ciekaw za co konkretnie, wiesz, za co? No zajebać PiS, no za co innego, no przecież na każdym kroku jest, to już jest hymn, to jest no motto make life harder, jebać PiS. Ja się nie dziwię, ale ile jest odbiorców i jakie jest to w ogóle ugrupowanie w tym momencie, to jest no niesamowite. Ale to jest hardcore, bo na przykład mam kolegę, który ma kanał na YouTubie, który się nazywa Weedweek. Okay. I na przykład ten kanał mu zablokowali już całkowicie na YouTubie, pomimo tego, że on tam nie sprzedaje nic, nie namawia i tak dalej. On tam robi reviewsy waporyzatorów, opowiada o rzeczach, jakichś nowościach ze świata tam konopnego. Mhm. Tym bardziej, że w Polsce jest legalna przecież marihuana lecznicza. Lecznicza, no. I CBD jest legalne też w całej Europie. I zablokowali mu ten kanał całkowicie i nagle wiesz, jeżeli się opierasz tylko i wyłącznie o taki jeden ten, to tak, tego typu, jeden taki kanał, to tego typu cenzura, nagle stary nie masz pracy. No wiesz tak. co chodzi? Ja no nie, wiem co chodzi, tak. Nie robisz nic, jakby, no to jest tak troszeczkę jak tobie teraz zamknęli występy, nie? Zasadniczo no, szukasz teraz innych sposobów, wiadomo. Tak, zgodzę się z tym. To jest tak samo jak jakimś tam influencerom, nie wiem, którzy tam mają 200 tysięcy followersów, czy tam więcej w górę i którzy, wiesz, no, z lokowania produktu żyją, nagle im po prostu zamknął konto z jakichś tam powodów, koniec. No dokładnie, no masakra. No ja tam się nie, jakoś tam się nie zamartwiam. Nawet gdyby coś się miało stać z moim kanałem, no to jeszcze tam działam w miarę wszechstronnie, więc no, aczkolwiek brałem pod uwagę, że za te treści, które miałem w Soku z Brzozy, że no właśnie. Ograniczył mi zasięgi. W zasadzie to pozostaje czekać, kiedy to nastąpi, no bo umówmy się, polityczna poprawność YouTube'a jest surowa, no bardzo, bardzo. Bardzo. Zrobiło się bardzo ciężko, a teraz widzę, jakie się pojawiają nowe opcje. Jak publikujesz materiał i dokładnie musisz podać, co tam się może zawierać, jakie elementy drastyczne na filmiku Animal Helper. No on, wiadomo, no, filmik jest bardzo dosadny, pokazuje tam wypadek z udziałem zwierzaka, pokazuje gościa, który tam tłucze tego psa, na końcu są jeszcze przykładowe zdjęcia, żeby po prostu zadziałały na wyobraźnię odbiorcy, jakie rzeczy powinny być zgłaszane w pierwszej kolejności i tam też od razu obcięli nam zasięgi, nie? Mam na kanale, który ma tam 112 teraz na chwilę obecną 112 tysięcy subskrypcji, no wyświetliło się to z 5 tysięcy razy, nie? Więc na wejściu wow. był ban. No niestety. To, ale to znaczy, że tak naprawdę nawet powiadomienia ludziom nie przyszły, że nowy dokładnie film się tak. pojawił. Dokładnie tak, no. Bo to byłoby więcej z tego tylko, nie? No, ale liczyłem się z tym, ten nasz opiekun kanału też uprzedzał, że może się tak wydarzyć, no i nastąpiło to błyskawicznie, nie? Opiekun kanału, czy może wydawcę po prostu, który... Mamy, nie, opiekun kanału, czyli no tutaj naszym opiekunem jest Video Brothers. Tam współpracujemy chyba drugi albo trzeci rok, tak mi się wydaje. Wielu komików i jeszcze tam sporo artystów, youtuberów jest gdzieś tam w relacjach z nimi. No, przydają się na przykład, jak właśnie wpada żółty dolar, czyli to ograniczenie zasięgów. I wtedy tam chłopaki działają, żeby na przykład to wytłumaczyć. Oni tam na tak zwanym supporcie piszą jakieś podania i czasem tego żółtego dolara ściągają, nie? No nam się wielokrotnie zdarzało na kanale Prosto w kanał dostać żółtego baksa. Też nie przewidzieliśmy, że za jakieś tam pierdoły obetną nam zasięgi, tak też się działo. No i niektóre sprawy dało się tam jeszcze przegadać, nie? Z YouTube'em. A niektórych już niestety nie i tyle. Smutna rzeczywistość. Ale z drugiej strony to nadal mnie podnosi na duchu to, że nie musimy być
pożenieni z Polsatem, TVN-em czy TVP, że jest Make Life Harder na przykład i mamy ciągle jakoś jednak alternatywę. Nie, no absolutnie tak. No wiesz, ja zawsze uważałem, że ten kraj ma przyszłość i tak też jak wracałem z Norwegii, to wierzyłem, że będę tutaj po prostu, wiesz, no teraz mamy turbulencje polityczne i te koronawirusowe, ale stary, wyjdzie słońce. Ja naprawdę staram się z całych sił myśleć pozytywnie, tak wkurwić ludzi w kraju. Nie widziałem jeszcze takiej energii, która się teraz po prostu wyzwala w ludziach na ulicy, więc no, wierzę, że będzie lepiej. Jest tylko jeden problem w tym wszystkim. Takie razem z znajomymi w sumie doszliśmy do takiego wniosku, że takie Make Life Harder oglądają ludzie, którzy mają podobny sposób myślenia, nie? Fajnie, że jest ich coraz więcej, ale poza tym jeszcze są ludzie, którzy tego nie oglądają, albo nie mają tego sposobu myślenia, albo tych przekonań, albo wcale nie są wkurwieni, albo są wkurwieni, że w ogóle ktoś się wkurwia, bo przecież jest fajnie. Tak. I przez to takie zawężanie mediów, że wiesz, ja oglądam Make Life Harder, a ty oglądasz TVP, i to są nasze dwa światy, to my nie widzimy tego drugiego świata i nagle się okazuje, że tamten świat jest większy i PiS znowu wygrywa. Że ich jest więcej. Na przykład. No, no tak jest. I ten paradoks, nie, że wszyscy jebią PiS, a później się okazuje, że ostatecznie Duda wygrywa wybory, nie, gdzie w ogóle ja miałem wrażenie, że jakaś jest poruszenie i że Trzaskowski... Byłem przekonany, że nie wygra. Że zmiażdży Duda, tu się okazuje, wiesz, ja nie chcę gadać, tak jak Łukaszenka powiedział, że Duda wybory wygrał przez Wała. Wiesz, ja tam nie chcę. Nikt się tego nie dowie, nie ale... Nie wiemy tego. Nie wiemy tego i się nie dowiemy. Natomiast po tym i po serii tych wszystkich decyzji związanych z lockdownem i każde kolejne wystąpienie premiera jest coraz bardziej śmieszne już we wprowadzeniu kolejnych obostrzeń, to no... Znaczy, słuchaj, ale z drugiej strony to jest złoto dla ciebie, co? Taki jakby w sensie inspiracyjno do materiału właśnie. Wiesz co, jest... Czy męczy cię już w pewnym męczy momencie? Męczy mnie to strasznie, bo o tyle, o ile jeszcze tam mocno dumałem, żeby napisać jakiegoś one-linera w temacie, to teraz jak oglądam ten Polsat News, po prostu jestem zmęczony, wkurwiony, staram się to... Oczywiście chcę być na bieżąco. Wolę sobie obejrzeć, nie wiem, 40 minut wiadomości informacyjnych tam z tego Polsatu, który jest jeszcze w miarę neutralny, niż dostawać te powiadomienia pushowe na tym, nie? Na telefonie. Przecież tam cały czas tylko... Jakie powiadomienia? Clickbaitowe powiadomienia, czyli kolejny rekord zakażeń. Jakieś są tak spreparowane te nagłówki, że po prostu wiesz, masz ochotę strzelić sobie w łeb, nie? No mam nadzieję po prostu, że jakość wygra jakoś, nie? Ale wracając do tego materiału, ja mówię, przecież to są tak niedorzeczne rzeczy, że stary to jest, nie wiem, 89 rok znowu chyba, czy tam 8, wiesz, to jest jakiś hardcore. Ludzie na szczęście wyszli na ulicę, nie? No tak, ale widzisz co... Tylko gdzie jest nasz Wałęsa 2020? No, ja... No, ciężko powiedzieć, no. Nie wiem, czy jest ktoś dzisiaj taki. Może Make Life Harder to powinien być taki Wałęsa. No dokładnie. Ale myślę, żeby go tam szybko spacyfikowali. No widzisz, co się dzieje w ciągu ostatnich dwóch tygodni, jak zmieniło się nastawienie policji, nie, do manifestujących i ile jest dowodów na to, że się nie pierdoli po prostu policja. To też ten marsz narodowców pokazał, obnażył wszystkie najgorsze jakby cechy, to w ogóle cała ta bitwa pod Empikiem i to w jaki sposób zostało to przedstawione. I jak się nazywa ten taki gościu Wesoły? Bąkiewicz? Jakoś tak. Bąkiewicz? Ten taki, co wygląda jak taki ogr trochę. Tak? Taki z takim spiczastym nosem, tak, tak. Wiem, o kogo ci chodzi, no taki narodowiec. Nie do wiary, że tego pana w ogóle ktokolwiek pokazuje za jakąś mównicą w telewizji. Nie do wiary. Nie chcę wierzyć. Ale jebać PiS to już jest nie tak. To już jest, nie można tak mówić. I to jest niedorzeczne, że ten typ
gada to, to co gada. A... Tak, ale jak widziałem te tweety, które gościu wrzucał świeżo po tym, jak podpalili ten balkon, to tak, taka bomba hipokryzji, która tam z każdego zdania wybucha, no to stary. Ja się dziwię, że nie ma, ten śmieszny był, znaczy śmieszny, fajny był ten film Paweł jak Vendetta, wiadomo, później ta maska, cały ten ruch Anonymous, czy jak to tam się wypowiada, dziwię się, że jeszcze się nikt tak nie wkurwił, żeby zrobić, wiesz, coś z hukiem. Niedawno jechałem samochodem, słuchałem jakiejś audycji w radiu i zadzwonił jakiś na maksa smutny gość i powiedział, że przerażająco, naprawdę smutnym głosem i mówił, że on już ma tylko w głowie, żeby skończyć ze sobą a jak to zrobi, to że będzie chciał zabrać życie dwóch albo trzech ze sobą do piachu. I tak słucham tego, on powiedział, że chce zaraz. Że koleś, że chce się załatwić i jeszcze... Ale to na antenie normalnie? Na antenie normalnie tak. To jakiś był publicystyczny program i ludzie mogli dzwonić i tam się krótko wypowiedzieć. I redaktor to jeszcze skomentował, mówi, że to chyba najgorsze słowa, jakich można użyć na żywo na antenie, nie? Że ktoś chciał się odjebać i jeszcze wziąć ze sobą jakichś kilku polityków. No to zobacz, do czego, że ilu takich ludzi jest w Polsce, którzy siedzą już naprawdę tak wkurwieni, że nie wiadomo, czy zaraz nie powstanie jakiś ruch nazwany przez rząd terrorystycznym, a byłby to jakiś ruch oporu, nie? Przeciwko temu wszystkiemu. Prawdziwa opozycja. No, ale oczywiście nie życzę nikomu śmierci nigdy. Nie, no ale wiesz, to stary, to są poważne problemy. Ale pomyśl sobie, ilu jest... psychiczne, które, zobacz, ta sytuacja tworzy, nie? No słuchaj, padają firmy, śmieszny był ten taki jakiś obrazek, widziałem, że wisi koleś, powiesił się na drzewie, dwóch typów stoi, czy tam trzech pod nim i gadają ze sobą. Powód? Powiedział, jego firma padła przez pandemię. Okej, proszę wpisać, że koronawirus. No, ilu jest ludzi wkurwionych, którzy właśnie straciło oszczędności, raz, że oszczędności, dwa, popadały im jeden, drugi, trzeci biznes. Ja nie zdziwię się, jeżeli dojdzie do jakiejś tragedii za niedługo. No oby nie, ale to jakby też jest... Nie wiem, no ja już troszeczkę się... Tracę już cierpliwość do tego kraju i tak jak miałem takie coś, że w sumie to wyjechałem stąd, bo właśnie byłem taki rozgoryczony, mówię tutaj mi... Mówiłeś, byłeś w Stanach Zjednoczonych. Też, no. Tak. I nic mnie dobrego tu nie spotka, więc wyjeżdżam i wróciłem po dobrych kilku latach i teraz z takim nastawieniem, że kurde, tu jest całkiem spoko i można i da się i w ogóle się dzieje i fajnie. No tak. I się cieszę, że mam przyjaciół tutaj blisko siebie. Ale dochodzę znowu do takiego momentu, kiedy mówię, no kurwa, po prostu, no nie tylko wypierdalać, no bo będziesz walił głową o ścianę. Wiesz, aktualnie to ciężko znaleźć, wiesz, miejsce, które nie jest gdzieś tam poruszone tą pandemią, ale ja na przykład wychodzę z tego założenia, że wiesz, co by się nie działo, to mam zamiar te turbulencje przetrwać i jednak no chociażby, no wiesz, no działam z fundacją, bardzo mi zależy na tym, żeby coś dobrego się zadziało w Polsce. Bo, wiesz, jeżeli chodzi o mnie, no to prozwierzęco, ale jak wracałem z Norwegii po tych paru latach, to tylko i wyłącznie z myślą, żeby coś tu zrobić dobrego, nie? W tym kraju i w dalszym ciągu się trzymam tego. Nie chciałbym wyjechać i porzucić tych planów, nie? No to szanuję, w sensie szanuję, no, bardzo, bardzo to doceniam, podziwiam to bardzo. No ale tak, bo to trzeba mieć też, wiesz, też trzeba mieć kurwa zacięcie do tego, nie? No tak, bo oczywiście są, kurwa, no dołów to jest pełno, nie? I gdzieś tam spadków motywacji, ale to mija, nie? I dalej można sobie dzielać. Ale mam też świetnych ludzi do tego i oni też mnie podtrzymują na duchu, więc myślę, że tego zapału nie stracę raczej, nie? Bardzo bym sobie tego życzył. I kiedy aplikacja ma wyjść? No, ja bym bardzo chciał, żeby w kwietniu ruszyło. Zbiórka trwa do połowy stycznia. Na szczęście Paweł Geber Cotozu rozpoczął już rozmowy z innymi fundacjami. To byłby taki trochę zespół Avengersów. To znaczy, powiedzmy, dobra, mamy cały kraj, no nie? Gdybyśmy... Aplikacja będzie działała
i będzie regionalizowała numery i bazy. I będzie podawała taką bazę numerów, jaka jest w danym miejscu najbliżej. No nie? Do tego zmierzamy do tego, żeby 24 na dobę była też centrala i ludzie, którzy pracowaliby właśnie tam na trzech zmianach i nie dwie, nie trzy, cztery osoby, które mogłyby te formularzowe zgłoszenia przyjmować i tak samo telefony, nie? Jeżeli nie da się... To jest ogromne przedsięwzięcie. Jest generalnie ogromne przedsięwzięcie, wiem, ale wiem też, że jest kupa ludzi, którzy się tym pomysłem naprawdę bardzo zafascynowali i po prostu będziemy, grono ludzi będzie się powiększało. No ja wiadomo, sam bym tego nie zrobił. Na tą chwilę pracuję przy tym 8 osób, a nie wiadomo, co będzie za miesiąc, za dwa już, nie? Kurczę, to jest taka, wiesz, jak 112 dla zwierząt. No, generalnie. Dokładnie tak, dokładnie tak. I to od razu sobie to powiedzieliśmy na wyjściu z Pawłem, jak w ogóle ten temat został podniesiony, nie? Nie, to jest super, kurczę, naprawdę to jest bardzo dobry pomysł, bo wrócę do tego łosia jeszcze. Straszny to był widok, właśnie jechałem do Warszawy i w drugą stronę, na nitce w drugą stronę był ogromny korek i właśnie się okazało, że łosia potrącili. Najgorsze było to, że to zwierzę, wiesz, ludzie tam stali dookoła niego, no tak, auta zatrzymane, zwierzę w szoku, wiadomo. Zwierzę w szoku, próbuje wstać, wywraca się, jakby no makabra absolutna, nie wiem, miał złamaną nogę, czy no nie mogło chodzić, nie? To jest w ogóle ogromny zwierzak, pierwszy raz w życiu łosia widziałem. I ludzie widać, że nie wiedzą, co mają zrobić w ogóle. No tak, no bo co mają zrobić? Z której strony, no? Co, jak, jakby wiesz. I to byłoby świetne w ogóle. No i takie też będzie, no tylko no mówię, no trzeba zacisnąć zęby i zależy nam na, przede wszystkim w tej zbiórce trzeba zdobyć jak największy zasięg i poinformować ludzi, że takie coś w ogóle jest. No. Spotkałem się z wieloma opiniami, że to jest świetny pomysł, ale no, też ludzie nie wiedzą, ile jeszcze z tym pracy będzie, nie? No, znaczy, jeżeli chcecie mieć rzeczywiście, wiesz, centralę, gdzie można zadzwonić w jedno scentralizowane miejsce, no to jest jak, kurwa, kontrola lotów. No. To tam normalnie 2-4 na dobę musi ktoś siedzieć, tak. I no wiadomo, że, wiadomo, że w kwietniu to jeszcze może nie wszystko nie grać na tip-top, ale będziemy do tego dążyć. No, więc... no dobrze, a z czego ma się utrzymywać ta aplikacja? No i to jest dobre pytanie. Mamy dwie firmy, które rozpatrujemy pod kątem sponsoringu, to znaczy może się pojawiać w momencie, jak wybierasz i odpalasz aplikację, pojawia się gdzieś tam małe logo i to już jest świetna sprawa, nie? Aha, okej. Okay. No, ale na początku oczywiście będzie tam już, będzie opcja, żeby złożyć jakiś tam datek, natomiast mam zapewnienie od dwóch firm, że nam w tym pomogą i to już jest bardzo duża ulga, nie? Bo oczywiście, jeżeli się nie wysypią, wiesz. Bo koronawirusa, wierzę, że nie. Wierzę, że to jest na tyle stabilne firmy, że będzie dobrze. No to genialnie, a mogę zapytać, czy to jest związane jakoś ze zwierzętami, jakby te firmy mają w sensie interes sam sobie, czy to robią właśnie jako takie działalność? Jedna tak, druga nie, ale, okay. Ale gościu jest zafiksowany, ma kupę zwierząt na chacie, też nie mówię, że to jest tam drugi Violet Villas, ale świetny gościu, taki wariat, naprawdę polubiłbyś go i wierzę, że z nami w to wejdzie. No to genialnie, to ja bym... No, bardzo bym naprawdę sobie tego życzył i też to jest duży kop, motywacja do życia i no, dopóki piłka w grze, to ja też mam, wiesz, motywację, żeby wstawać i działać. Ja zawsze miałem wielki problem, za granicą to jest bardzo popularne, w Polsce też już, WWF jest taka chyba, WFF? WWF? WWFF chyba jest taka organizacja też działająca na rzecz zwierząt. I oni mają swoich, znaczy wolontariuszy, mają swoich pracowników na ulicy, którzy ci zaczepiają i tam czy namawiają. Tak, słyszałem, tylko tam. Do subskrypcji generalnie, że tam co miesiąc ileś tam przeznaczasz pieniążków. Tak, słyszałem różne opinie na ten temat, ale też nie mam takiej wiedzy, żeby się wypowiedzieć dokładnie. Znaczy ja z punktu widzenia odbiorcy, w sensie osoby zatrzymanej przez takiego kogoś, tak. To dla mnie to było w pewnym momencie już jak Świadkowie Jehowy. Po prostu. Jakby... Inna sprawa jest taka, że z tego tak naprawdę to, co trafia na rzecz zwierząt bezpośrednio, to jest
jakiś absolutny ułamek. Dlatego też, no mówię. No, i dlatego jak usłyszałem o Animal Helper, to mówię, kurwa, no następny, wiesz, super pomysł na zbieranie ten, ale ta aplikacja to jest super, super pomysł, genialny, to jest w ogóle zajebista alternatywa, żeby w ogóle rzeczywiście coś robić, coś działać, żeby się działo, wiesz, jakby tak naprawdę wtedy każdy ma wkład. Każdy ma wkład, no i nie wymaga od ciebie tego, żeby komuś dać bait, nie? No i jest też przemyślana, no. Jest przemyślana i naprawdę bardzo dziękuję. Też bardzo długo siedzieliśmy i burzowaliśmy na temat opcji funkcjonalności, jaki ma być interfejs, wszystko jest naprawdę tak domyślne, proste w obsłudze na tą chwilę, że no aż się łezka wokół kręci fajnie. Czyli kiedyś się spodziewać możemy? No jak przede wszystkim ta zbiórka musi się zakończyć powodzeniem, a jak my jako Fundacja Psia Krew na razie wyłożę część pieniędzy związanych z etapami projektowania aplikacji, no i będziemy liczyć na to, że uzbieramy resztę, nie? To genialnie, genialnie. Adam, dobrze się gadało. Bardzo dobrze się gadało i też nowa aranżacja. Nowa aranżacja, wiesz co, też jest bardzo ciekawa. Powolutku zmieniam wszystko, będzie jeszcze lepiej. Dobrze, stary, będziesz, słuchaj, będziesz miał kiedyś takie studio na takim wypasie za milion baksów, a będziesz najbardziej z sentymentem właśnie wspominał, rozumiesz, tutaj tą płachtę. Albo się okaże, że wiesz, to płachta, jesteś pierwszą osobą na tej płachcie. Okej, okay, to zaznaczyć. Bardzo mi miło. Więc jesteś pionierem różowej płachty. Bardzo miło, taki fiolet bardziej, nie? Czy różowy? Nie, róż, róż taki pudrowy nawet bym powiedział, ale to różnie wychodzi, wiesz, te róże to też jest, wiesz, tego jest odcieni mnóstwo, nie? Rozumiem. Ale tak, jesteś pewien. A, właśnie, jeszcze nie dodałem. Kolejna rzecz, która pojawi się u mnie na kanale. Od 2 lat pracowałem z moim kumplem Michałem Grzybem, którego również bardzo serdecznie pozdrawiam. Pracowaliśmy nad takim filmem, nazywa się Rubber Love. To jest krótkometrażowy film, który chciałem nakręcić na festiwal filmów krótkometrażowych w Berlinie, ale potem ostatecznie doszliśmy do wniosku, że film jest na tyle abstrakcyjny, że może lepiej go po prostu opublikować na YouTubie. Naprawdę. No słuchaj, fabuła jest taka, że gumowa lala ucieka z sex shopu. Tak, po prostu ożywane, no stary, naprawdę, to jest nakręcone i tak się dzieje. Gumowa lala ucieka z sex shopu, poznaje świat, lepsze i gorsze strony i poznaje w końcu gumowego kurczaka. Wchodzi do sklepu zoologicznego, tam widzi jak to wygląda z grubsza. Te zwierzaczki, które tam sobie siedzą za szybą i nagle kurczak gumowy, czyli wiadomo, domyślna maskotka dla psa, ten taki gryzak. No i wykupuje go i później tam się dzieją różne rzeczy. Naprawdę stary film trwa 15 minut, a prowadzi przez wszystkie emocje, jest pastiszem, wiesz, ma w sobie trochę romansidła, trochę z filmu akcji, trochę z porno, trochę w ogóle z dramatu, wiesz, naprawdę są niezłe emocje, jak na aktorów, którzy mają tylko jeden wyraz twarzy, czyli i to jest wszystko. Czyli autentycznie macie lalkę, która tam po prostu ktoś ją tam tak, ruszał. Tak, ja ją po prostu, no, dużo powiedzieć, że animowałem, po prostu ją wyginałem. Na szczęście ona jest w miarę elastyczna, więc można było w miarę oddać jakiś tam realistyczny ruch. Film jest bardzo klimatyczny, ma bardzo ciekawy podkład dźwiękowy, też długo stary w ogóle, to też jest tak, że te lalki, gumaki wydają też naturalne dźwięki, nie? W sensie jak mikrofonem podjedziesz tam, to wiesz co, ja musiałem trochę postsynchrony uskuteczniać, bo jak na przykład nagrywaliśmy scenę na molo, gdzie kurczak tam chce ze sobą skończyć i chce tam skoczyć do wody. No i poznaje tam drugiego kurczaka, który akurat też z tym samym problemem tam przyszedł. To wiesz, jest między nimi dialog i z jednej strony jest i tam z drugiej i mało tego, że te dźwięki intonacja miała być emocjonalna i stary, siedziałem 3 godziny raz, żeby zebrać bazę dźwięków, bo gumowa lala ma inny, kurczak ma inny, mamy kurczaka Alfonsa, który też ma inny, mamy flaminga geja, masa, jest tam chyba, nie wiem, 8 postaci, słuchaj.
I siedziałem chyba 2 albo 3 godziny i musiałem wydobyć ten idealny dźwięk takiego dużego kurczaka, no tam kurczak, szwagier go nazwałem, żeby był idealny taki zdesperowany gościa, który ma się zaraz zabić i skoczyć do wody, i wydobyłem ten dźwięk, ale na przykład z dołu tylko słyszałem, wiesz, jak napierdalali w sufit, wiesz, ludzie, moi sąsiedzi po bokach myślało, że mi odjebało. I mieli rację, bo mnie odjebało faktycznie, no bo siedziałem i naduszałem. Później przyszedł sąsiad. Siedziałeś z kurczakiem i tam go cisnąłeś. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak, 3 godziny, stary. Jak ja już zwariowałem, już mi w uszach mi piszczało i przychodzi sąsiad. Wiesz, sąsiadka z dołu, tam jeszcze mieszkam na Świętojańskiej, sąsiadka trochę znerwicowana, jej mąż jest w porządku, więc wie, przyszedł i mówi: Adam, wiesz, że nie przyszedłbym tu z własnej woli, ale stara mnie wysłała i mówi: co tu się odpierdala, powiedz mi. No i mówię: stary, nie widzisz, że ten, zbieram dźwięki do filmu. On: do jakiego filmu? No i pokazuje mu te. Pokazuje mu 2 gumowe kurczaki. On mówi: nie, na ciebie już pojebało, facet. Dobra, to się tam baw. No, ale efekty są fajne, naprawdę. I kiedy to wyjdzie? Myślę, że w ciągu 2 tygodni, ale oczywiście ci wyślę link przedpremierowo, sobie zobaczysz, no bo stary, jak ja wchodziłem na przykład do klubu Sassi w Gdyni, rozmawiałem z menadżerem i mówię: słuchaj, stary, musimy wejść z kamerą, prosiliśmy o pozwolenie, żeby nas ochrona nie wyprosiła, i ten menadżer pyta się: dobra, ale co to za film? Mówię: gumowa lala uciekła z sex shopu, poznaje gumowego kurczaka i wyszli sobie do klubu potańczyć i tam poznają kurczaka Alfonsa. I typ mówi: co wy kurwa braliście, idioci? I wiesz, i patrzy, a mój kolega, wiesz, normalnie profesjonalna kamera, i wiesz, nie chciał w ogóle uwierzyć, bo myślał, że przyszli my coś zajebać, nie? Po prostu, ale potem zobaczył, też podesłałem mu surówkę i mówi: kurwa, faktycznie da się, nie? I normalnie w Sassi nagraliśmy, zgodzili się, super sceny wyszły, tak. Super sceny wyszły i wszystko nam się klei. Tak, tak. Czyli była impreza, normalnie ludzie dokładnie tam w tle, tak. Ten, a wy nagrywaliście gumową lalę, stary, i kurczaka. Dokładnie tak. Ja musiałem, wiesz, dwie ręce w górze i udaję, że w ogóle taniec towarzycki między 2 gumowymi postaciami, no to tam ludzie myśleli, że nas popierdoliło, ale ostatecznie jak ktoś sobie uświadomi, że stałem tam jak debil, machałem lalkami w powietrzu, a później, że wychodzi z tego... Wiesz co, no nie mam, chociażby z tego względu, że po prostu we dwójkę to zrobiliśmy, i naprawdę Michałowi trzeba tutaj oddać wielki szacunek za to, że nie, że był cierpliwy do samego końca i wyszły naprawdę fajne zdjęcia, nie? Kurwa, kosmos, no to podeślij koniecznie. No i ma to morał, i film ma morał, i naprawdę, no ciekawe, jest ciekawa rzecz. Jak już tylko wyjdzie, mówisz 2 tygodnie, to rzucimy za tydzień gdzieś pewnie wyjdzie ten odcinek podcastu. Super. Więc możemy wrzucić wtedy link już, pod którym będzie już w przyszłości też. Świetnie. Film czy coś, żeby to jakoś tam też sobie hulało. No, jak się cieszę. Superancko. Zapraszam w takim razie wszystkich do wspomagania Animal Helpera i do ściągania Animal Helpera, bo mam nadzieję, że w kwietniu on już będzie hulał i wtedy po prostu trzeba będzie jak najwięcej użytkowników damy zebrać. Radę. Ja również pozdrawiam wszystkich słuchaczy Pestka Szuc i mam nadzieję, że wyjdzie z tego dobry materiał. Dzięki wielkie, Adam. Również bardzo dziękuję. Piąteczka do następnego. Piąteczka, byku. I teraz patrz. Aż 3 razy tego użyliśmy. Dobrze. Czekaj jeszcze. Pestka Szuc.